Zielona zupa, krem, który doskonały jest na zieloną dietę, ale również na każdy dzień. Ja Wam pokażę taki prosty przepis. Potrzebujemy cukinię, por, seler naciowa, groszek zielony, olej kokosowy, nasiona chia, to nie jest obowiązkowe, woda i może być też czosnek. Rozgrzeję olej kokosowy. I w międzyczasie pokroję por. Wszystkie te rzeczy, one będą potem blendowane, także nie muszą być jakoś specyficznie krojone, ale pokroję w miarę cienko, żeby nam się tak troszeczkę zeszklił. Czuję zapach tej pory. Cały duży por. Ja robię dosyć dużą porcję, bo nawet jeżeli zostanie więcej, to może być na następny dzień, można też nawet zamrozić taką zupę. I w takie dni, kiedy potrzebujemy, sobie odmrozić. Rozgrzeję ten por. Mam nadzieję, że się troszeczkę tak jakby zeszkli, ale nie chcemy go też skarmelizować, tylko chcemy go lekko przydusić. Słuchajcie, ja we wszystkich moich przepisach mówię Wam, że nie jestem szefą kuchni, więc być może znacie lepsze triki. To są moje sposoby, które sama wymyślam, również te przepisy. Inspirowane innymi, ale tak zawsze ja coś tam dobieram sobie, bo ja tak powiem szczerze, nie lubię nigdy robić przepisów z przepisów, więc zawsze inspiruję się tylko, a później sama już dobieram składniki. Dodam troszeczkę czosnku i już dodam teraz wody. Wow! W tym czasie, jak mi się tutaj to przydusi, to pokroję cukinię. Wam, że ja nie mam czasu, aby gotować nic skomplikowanego, więc wszystkie moje przepisy to są zawsze takie raz, dwa, na szybko. Więc mam nadzieję, że zainspirujecie się. I może też w komentarzu zostawicie mi jakieś Wasze pomysły na Wasze przepisy, jakieś tutaj triki, jak to zrobić inaczej. Będę super zadowolona, jak mi zdradzicie jakieś Wasze pomysły, także czekam na komentarze. Czas na cukinię, która tutaj może też dodać smaku naszej zupie, zielonej zupie i zielony groszek. Ja mam mrożony, chociaż na pewno byłoby super, żeby był świeży, no teraz to nie ta pora roku, więc bardzo dużo zielonego groszku, to też dam białka roślinnego, odżywi nas, także też ta zupa będzie taka sycąca. I w międzyczasie jeszcze pokroję seler, ona też doda nam zdrowia, fajnych rzeczy. Ja dodam jeszcze wody. I zostawię to na moment. Niech to się ładnie nam. Ja przykryję, ale to będę pilnowała, bo chcę troszeczkę przyspieszyć ten proces. Już prawie wszystko gotowe, ale jeszcze dodaję chia i tak te nasiona chia po prostu zagęstnią. Będzie zagęszczona ta zupa. Także troszeczkę. Więcej też będzie białka. Zupka już jest ugotowana i teraz ją zblenduję. Możecie ją blendować w dużym blenderze lub takim ręcznym też będzie super. W sumie ktoś może też lubić niezblendowaną, tylko po prostu taką w całości. Dodam teraz oliwy z oliwek. Ona doda super smaku, dosyć sporo i wymieszam. Zielona na ciepło, tak jak mówiłam wcześniej, możecie też ją jeść na śniadanie, wtedy nie będzie Wam zimno, a często to słyszę, że boicie się tego, że będzie Wam zimno po tych sokach i smoothiech. Więc tą zupkę można, do niej można dodać trochę oliwy. Nasiona dyni, one są zielone, także proszę bardzo, tak wygląda zielona zupka, mam nadzieję, że Wam zasmakuje, jeżeli Wam się spodoba ten przepis, to zostawcie lajka, komentarz,
może swoje pomysły, swoje inspiracje. Zasubskrybuj mój kanał i do następnego przepisu, filmu jogicznego, medytacji czy podcastu, cokolwiek lubisz na moim kanale. Satnam!